Cześć. W dzisiejszym cyklu o węzełkach troszeczkę o cumowaniu łódek, o węzłach cumowniczych. W studiu jesteśmy, gdyż posłużymy się moją ulubioną pomocą dydaktyczną, czyli belką, konkretnie dzisiaj tylko tym polerem. Oczywiście, jeżeli tylko mamy możliwość, ja jestem zdania, że najlepiej cumować łódkę zakładając cumę zakończoną, bądź to taką już gotową, zarobioną pętlą na poler. Czasami przed tymi polerami są takie ucha prowadzące tą cumę, żeby nam nie spadła. Oczywiście możemy sobie, jeżeli nie mamy gotowego ucha na końcu liny, wykonać samodzielnie taką pętlę. Jak zrobić taką pętlę? To jest węzeł ratowniczy, najlepsza pętla na świecie. No to macie link, pokazywałem. Tak? I wybieramy nadmiar liny z pokładu, knagujemy i jest ok. Ale czasami jest potrzeba zawiązania węzełka i na takim polerze. I dzisiaj Wam pokażę kilka takich prostych węzełków, całkiem przyjaznych, przydatnych. Powiem Wam dwa słowa na temat savoir-vivre cumowania, bo też tak istnieje, warto o tym pamiętać. Jest to miłe, jak się go stosuje. Inni na pewno, gwarantuję Wam, docenią. Ja też pokażę sposób, jak sobie ćwiczyć tego typu cumy, tego typu węzły. Jeżeli nie mamy takiej belki, jak to poradzić sobie domowym sposobem, jak kiedyś ja sobie radziłem. Ale zanim przejdziemy do oglądania filmu, dzisiaj zachęcam. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłaś, jeżeli tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał. Dla mnie to będzie wielka frajda. Mam informację zwrotną, że tworzę coś, co inni chcą oglądać. No i będzie się bardziej wyświetlało, więcej, do większej ilości żeglarzy i motorowodniaków materiał dotrze. No a edukować się trzeba całe życie. Zapraszam do oglądania materiału. Zacznijmy może nie od węzłów cumowniczych, tylko od węzłów, które będą zakańczać węzeł cumowniczy. Tak? No bo zobaczcie, jakikolwiek byśmy tutaj węzeł nie założyli, no to jeżeli go nie zakończymy, to on nam się ześlizgnie. I takim zakończeniem węzła będzie, zobaczcie, półsztyk. Może tu pokażę, tak żeby było dobrze widać na końcówce. Tak? Po prostu robimy sobie tak i przekładamy tą linkę w ten sposób. I mamy półsztyk. Sam półsztyk nie będzie trzymał. Nawet jak go tam zaciągniemy, on się będzie ślizgał. Ale on służy do zakończenia węzła. Półsztyk. No ale co zrobimy, jeżeli założymy dwa półsztyki? Będzie pełen sztyk, bo półsztyk i półsztyk, pół i pół, to jest jedna całość, to cały sztyk. Tak? Czyli dwa półsztyki to sztyk. I warto kręcić, żeby było elegancko, cały czas te półsztyki w jedną stronę. Tak? Zobaczcie, tak, w jedną stronę. Pyk. I drugi w tą samą. Jak nam wyjdzie w drugą stronę, odwróćmy sobie samego drugiego półsztyka, no wyjdzie coś takiego, odwrócony sztyk nam wyjdzie, no nie jest jakiś tam super elegancki, ale też dramatu nie ma, też się nadaje do zakańczania węzłów. Zacznijmy od chyba najprostszego węzła cumowniczego, węzeł palowy. Polega po prostu na owinięciu polera raz dookoła cumą, czyli po prostu owijamy i zakańczamy półsztykiem i drugim półsztykiem tworzącym pełen sztyk. Jak się zaciągnie, trzyma. No to teraz chyba najbardziej klasyczny węzeł cumowniczy żeglarski, zwany żeglarskim. Słuchajcie, umiał go nawet zawiązać Reksio z bajki. Zobaczcie, jest w ogóle fajna animacja. Przyjrzyjcie się. Thank you.
zobaczcie, jak go wiążemy. Dookoła, tak? Może jeszcze raz, żeby było widać końcówkę. Dookoła polera. Teraz tą linkę zabieramy sobie tutaj i wracamy dookoła polera. Oczywiście musimy zakończyć półsztykiem i pełnym sztykiem. Więc sobie wezmę trochę dłuższą linkę, żebym miał z czego zakończać. Zobaczcie, tak? Dookoła linki, z powrotem na tą stronę. No i co? Półsztyk. I sztyk. O, wyszedł mi chyba ten odwrotny. Tak, wyszedł mi ten odwrotny sztyk. Też trzyma. Też zaciśnie się i trzyma. Jak na mój gust, różnica między odwrotnym sztykiem a zwykłym, prawidłowym sztykiem, no to jest taka jak między majonezem kieleckim a winiarskim. Oba są dobre. Więc co kto lubi, niech sobie stosuje. Ja stosuję obydwa. Zarówno sztyki, jak i majonezy. Innym z fajnych węzłów cumowniczych jest węzeł rybacki. Bardzo fajny. Ładnie wygląda. Zobaczcie, owijam poler dookoła. Coś jak palowy, tylko że owinięcie robię sobie na dłoni. Dlaczego? Dlatego, że jakby przez te dwie linki owinę sobie, poprowadzę linę. W ten sposób. I dopiero pół sztyk, no już na sztyk mi brakło miejsca. Węzeł rybacki. Zostawiajcie sobie dłuższe zawsze końcówki, to wtedy generalnie lina ma się z czego zacisnąć i mamy z czego zawiązać. Ale dzisiaj tyle półsztykujemy i fajny jeszcze jest jeden węzeł, tak zwany półsztyk na półsztyku. Zobaczcie, nie robię żadnego węzła. Normalnie jakbym miał zawiązać półsztyk, to tu już jest półsztyk. Ale teraz po zawiązaniu tego półsztyka ja sobie dookoła wracam. Muszę zostawić sobie dłuższą linę. Zawsze zostawiamy sobie dłuższą linę do wiązania, żeby było czym wiązać. Zobaczcie, półsztyk, ale wracam sobie dookoła i wiążę półsztyk. I mam półsztyk na półsztyku. Bardzo fajny węzeł, wart stosowania, popularyzacji. On się ładnie trzyma, ale wcale mocno się nie zaciąga. Miałem wspomnieć o savoir-vivre wiązania węzłów, cumowania. Zasada jest taka, jeżeli chcemy zacumować się do tego samego polera, na którym, zobaczcie, przypływam, ktoś już ma obłożoną cumę, to ja moją cumę wiążę pod spodem. Też zawiążę węzeł cumowniczy żeglarski, ale wiążę go pod spodem. To jest naprawdę bardzo dobry zwyczaj. O, tym razem mi wyszedł prawidłowy półsztyk. No dobra, a co jeśli mam stosować się do savoir-vivre? Ktoś już jest zacumowany, ale za pomocą pętli, a ja mam swoją cumę z taką zakończoną już pętlą. Nie jestem w stanie jej, zobaczcie, rozwiązać. Bardzo proste rozwiązanie. Nie będę jego cumy ściągał, nie będę jego cumy, broń Boże, rozwiązywał. No to nie moja cuma, tylko wchodzę ze swoją pętelką od spodu jego cumy, tej drugiej, dookoła polera. I zobaczcie, jak przełożymy, tylko zrobimy taki cyk, moja cuma już jest pod spodem. A jak odcumować? No analogicznie, biorę sobie, łapię przez pętlę swoją cumę, zdejmuję ją z polera i ściągam. I wszystko zgodnie z savoir-vivre. Zakładajcie swoje cumy jako drugie pod spodem, to jest naprawdę eleganckie. No i tak powinno być na wodzie, że ma być miło i ma być elegancko. Trochę tych węzełków dzisiaj poznaliśmy.
Oczywiście można pływając stosować jeden z nich, jak nam się sprawdza, nie ma problemu. Ja pokazałem kilka do wyboru. Węzłów wszystkich jest kilka tysięcy. Link do wersji online mojej ulubionej książki, najlepszej chyba na świecie książki Wielkiej Księgi Węzłów Ashleya macie w opisie, więc śmiało. A ja obiecałem pokazać, jak poradzić sobie bez takiej belki. Więc odłóżmy belkę na bok. Belkę precz. I jak sobie poradzić w domowych warunkach ćwiczyć węzły, nie tylko do cumowania, ale różne węzły to się przydaje. Wstanę z krzesełka i po prostu wezmę to krzesełko. O. I zobaczcie, węzły możemy ćwiczyć cumownicze, cumując sobie po prostu na nodze od krzesełka i możemy sobie węzły ćwiczyć. Dziękuję za uwagę, ćwiczcie węzły, bo są to przydatne rzeczy nie tylko w żeglarstwie, nie tylko na motorówkach, a zwłaszcza na wodzie, na łódkach, jeżeli ktoś potrafi wiązać węzły, no to widać od razu, że to jest fachowiec, a nie jakiś tam użytkownik łodzi, tylko prawdziwy wodniak. Do zobaczenia na wodzie. Cześć!